obsadą było dość trudno. Bardzo dużo ludzi nam też porezygnowało z ilości, aby były pełne komisje. Zdarzają się miejsca, ale staraliśmy się ich wcześniej uzupełnić. Tutaj już służby urzędowe, którzy się zajmują przygotowaniem komisji, bardzo fajnie z tego zadania się wywiązały. Myślę, że nie ma żadnych z tym problemów. No wydaje mi się, że Rudzianie spokojnie chcą wybrać prezydenta. Nie ma żadnych incydentów ani dzisiaj, ani wczoraj. Nie dochodziło do żadnych incydentów, w których musielibyśmy interweniować. Mamy oczywiście wystawione w mieście patrole, które czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców idących do urn wyborczych. Jest to nasze święto demokracji, a więc wybrać swojego kandydata. I druga sprawa, no myślę, że mamy czas do 21:00. Żeby tego nie zapomnieć o tym. O 21:00 lokale są zamykane, komisje przystępują do swojej pracy, obliczania głosów. Myślę, że to są najłatwiejsze wybory do obliczania, jeżeli chodzi o wybory, jakiekolwiek, które się odbywają. Bo to jest tylko 7 nazwisk, bardzo prosto idzie policzyć ilość tych kart i wyniki zawarte w tych kartach. I na tą chwilę, bo pytanie, już kilka telefonów mieliśmy, jeżeli chodzi o frekwencję, to szanowni państwo, w tych wyborach nie obowiązuje komisje wyborcze, obwodowe komisje nie mają obowiązku dawania nam sprawozdań, jeżeli chodzi o frekwencję. Tak jak w poprzednich różnych wyborach, gdzie na godzinę 12, 17 o takich wynikach żeśmy byli informowani. Nie ma czegoś takiego, a więc będziemy wiedzieć, jak jest po 21:00.